Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Witamy widzów kanału sportowego, a także widzów Kanal Plus Online. Trwała gorąca dyskusja. Pamiętajcie, nigdy kamerzysta, zawsze operator kamery. To kluczowa informacja, taka mała też, żeby trochę naszych widzów edukować. Natomiast my dzisiaj w programie oczywiście zapowiadamy 10. kolejkę Ekstraklasy. Zapowiadamy w składzie niezmiennym Bartek Gleń. Dzień dobry. Robert Podoliński. Dzień dobry. Igor Lewczuk. Dzień dobry. Panowie, to co, zerkamy klasycznie na to, jak wyglądała 9. kolejka, żeby sobie przypomnieć wyniki, żeby sobie także przypomnieć, co tam się działo, a także zapytać was o wasze wnioski, o to, co was kręciło, co was podniecało, jakie były wasze postaci tej kolejki. Na pewno trzeba powiedzieć, że patrzymy na wyniki. Żadna ekipa gości nie wywiozła 3 punktów. Sprytne. Tutaj możemy to powiedzieć, tak? No powiem ci, grube wnioski masz. Grube wnioski. Widać przygotowanie. Widać przygotowanie. Na reszcie Śląsk-Wrocław. 2-1 w meczu, gdzie słaby grał ze słabszym. Eksplozja Exposito, ale taka połowiczna. Połowiczna. Najważniejsze dla Wrocławian, że te 3 punkty wreszcie. Ta bramka na 2-1 chyba podsumowała formę Wrocławian z tej rundy, ale nieważne jak ważne, że 3 punkty, a Lechia ma duży problem. Bohater zbiorowy, jak w niektórych powieściach, to jest Raków, absolutnie w bardzo ważnym meczu. To jest Radomiak, który pokazał, że Wisła jeszcze nie jest taka gotowa, nie jest taka kompletna. No i Jagiellonia Białystok. Słowa uznania dla trenera Stolarczyka. Dużo młodzieżowców. Utrzymał robienie tego, co sobie na początku zaplanował i szacunek za 4 bramki. Jaga miała ogromny problem z finalizacją wcześniej, no tu strzelanina w Baltimore. Tak, duet Ima-Skual znalazł sposób trener Stolarczyk, żeby to uruchomić, bo naprawdę bawili się Hiszpanie i jeszcze to był gol kolejki, to co zrobił Ima z przewrotką. Także szapoba dla Jagiellonii i jeszcze na Widzew. Muszę zwrócić uwagę nie tylko ze względu na stadion, trybuny, atmosferę i takie małe Anfield, jak to roboczo nazywamy, ale też na taki bardzo porządny mecz. I mimo, że Jordi Sanchez gola nie strzelił, to nie mogłem się nachwalić jego takiej... Jak to? To tego właśnie. Właśnie tego, co teraz zrobi z nozdrzami. Miałeś mi podpowiedzieć. Pazerności. Właśnie. Ale nie uważasz, że to jest taki napastnik, który Markowi Paprzynowi za chwilę może się zacząć podobać? Tego typu taki silny facet, rozbiegany. Nie? Jest Za niski do dalszej obserwacji. Dobry mecz. Ale całe to trio naprawdę wyglądało kapitalnie. Zjawiński, Sanchez, a także Letniowski. Sporo było takich akcji trójkowych pomiędzy tymi zawodnikami. Nawet akcja bramkowa, ale też kilka takich sytuacji w środku pola. Naprawdę widać, że oni się szukają, rozumieją i bardzo dobrze czują w swoim towarzystwie na boisko, prawie tak jak my w tym programie. Tak, to może nie aż tak, rzeczywiście. Powiedziałbym, że Łukasz Zjawiński tak dobry jak Robert tutaj w programie, ale no za ten Kiks, to jednak muszę troszkę notkę obniżyć. Też parę mi się zdarzyło, muszę powiedzieć. Tak, ale ta pierwsza bramka, no faktycznie, to była trochę podobna sytuacja, jak Krakowia strzeliła w meczu z Rakowem. Te wyciągnięcie środkowego obrońcy, wbiegnięcie w tą pustą strefę. To był Letniowski, Zjawiński, Sanchez i Kun. To naprawdę, jeżeli tak to trenowali i tak to zrobili podczas spotkania, to naprawdę szapoba, bo to wyglądało bardzo dobrze. Ogólnie Widzew to taka drużyna bardzo rozbiegana. Sanchez, o którym wspomnieliście, to zawodnik nie tylko... Idzie na każdą piłkę, nie tylko skupiający się, żeby absorbować tych środkowych obrońców, ale właśnie on ich wyciąga z tej strefy i w te wolne pole, czy wchodzi Letniowski, czy wchodzi Kun. Naprawdę bardzo mi się podobał, bramki nie strzelił, ale niesamowita robota w ostatnim spotkaniu. Ty, Bartek, komentowałeś to spotkanie, więc pewnie masz taką pamięć fotograficzną. Ja pamiętam taką sytuację z końcówki pierwszej połowy, gdzie naprawdę była... prawie identyczna konstrukcja. I Zjawiński, i Letniowski, i Sanchez brali udział w akcji, gdzie później Sanchez oddawał strzał i no, niewiele tam brakowało, żeby to prowadzenie było podwyższone. Ja też nie mogłem się nachwalić tego duetu Dominik Kun-Marek Hanousek, bo Hanousek jest nazywany profesorem w Widzewie i ja to teraz rozumiem. Ja to teraz rozumiem, bo to naprawdę jest człowiek, który jest takim spoiwem i daje spokój chłopakom z przodu. Oni mogą się troszkę bawić. Dominik Kun lubi pobiegać z piłką. Jest takim box-to-box zawodnikiem, bo Robert był na Anfield, więc wie, o co chodzi. Jeszcze chciałem powiedzieć tylko, że fajnym piłkarzem jest Juliusz Letniowski, bo jak ma trudne piłki, to gra rewelacyjnie, znajduje te luki, a jak jest łatwizna, to zdarza mu się zepsuć.
ale fajnie, fajnie się rozwija. Dla mnie Hanousek jest takim Murawskim z Lecha Poznań. To jest facet, który daje bardzo dużo spokoju Letniowskiemu i tutaj konstrukcjami. Ale Radkiem czy Rafałem? Obaj nieźle wyglądali, tak. Wiesz? Tak mi się wydaje, box to box nawet. Ale mam wrażenie, że konstrukcja tego środka jest bardzo podobna. Rzeczywiście profesor, absolutny człowiek od zbilansowania Widzewa Łódź. I Letniowski, no od początku sezonu, to jest facet, którego warto obserwować. Niewielu mamy tak fajnych, kreatywnych, ofensywnych pomocników. I warto dodać, z polskim paszportem w naszej lidze. Że Widzew grał bez Pawłowskiego. Bez Bartka Pawłowskiego. Wydawało się, że będzie tak miał jest. Trudne zadanie. Zawodnik, który na 3-4 bramki w tej rundzie, już nie pamiętam. Ale no, Widzew grał bardzo dobrze i absolutnie tego nie było widać. Panowie, my analizę 10. kolejki rozpoczniemy od końca, czyli od ostatniego spotkania Warta kontra Lech Poznań, wielkie derby Poznania. I mamy od razu gościa, który przeanalizuje z nami przede wszystkim dyspozycję Warty Poznań. Z nami Kuba Kiełb. Kuba, od razu cię zapytam, oglądałeś pewnie wczorajsze spotkanie Lecha Poznań z Austrią Wiedeń. I co po tym spotkaniu w kontekście tego derbowego meczu myślisz? Witam wszystkich, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Kuba. Myślę, że na pewno Lech jest drużyną, która zdecydowanie bardziej lubi atakować niż bronić. I tutaj w tym upatruję szansę dla naszego zespołu. Też trzeba powiedzieć, że ta pierwsza połowa nie była w ich wykonaniu jakoś mega super dobra. Mogło to się różnie potoczyć. No i co, liczę, że po prostu zrealizujemy nasz plan taktyczny na mecz, który oczywiście nie zdradzę, i wygramy. Patrzyłem sobie na to ostatnie spotkanie Warty z Zagłębiem i wydaje mi się, że tam było sporo takich impulsów, które na pewno możecie odbierać jako te impulsy, które mogą coś dać ekstra w spotkaniu z Lechem Poznań. Jednym z takich impulsów był Manepa, który naprawdę bardzo, bardzo podobał mi się w tym meczu. Myślę, że no, taki lider środka pora i nie każdy był gdzieś przygotowany do tego, że to będzie zawodnik, który w tym spotkaniu przejmie tak naprawdę inicjatywę, jeżeli chodzi o konstruowanie akcji, a także o grę w defensywie. No tak, Nilo jest teraz w formie, napędza nasze akcje ofensywne. Po prostu samym przyjęciem potrafi zaangażować się od razu w atak. To samo zresztą robi Miguel, który może nie jest do końca tak dysponowany jak w zeszłym sezonie, natomiast potrafi posłać kilka kluczowych piłek. I myślę, że to będą postacie, które no, na pewno, na które musi na pewno Lech zwrócić uwagę. Dawid Szulczek na pewno tutaj ma swój pomysł na Lecha, bo jednak przyzwyczaił nas do tego, że to jest szkoleniowiec, który zawsze ma pomysł. Jeżeli chodzi o Lecha Poznań, jaki będzie to pomysł, jaki będzie to plan? No bo pamiętamy poprzednie spotkania, no i gdzieś jeżeli chodzi o historię wyników, nie wyglądało to dla Warty najlepiej. Jeśli chodzi o wyniki, to rzeczywiście jest to moment, w którym chcielibyśmy w tej historii współczesnej w końcu przełamać i wygrać z Lechem. I uważam, że jest to dobry moment, bo mimo że Lech troszeczkę ma tutaj zwyżkową formę, no to ta forma nie jest optymalna, nie jest taka, na jaką potrafią ci zawodnicy grać. Co do planu, myślę, że no oczywiście nie mogę zdradzić planu, natomiast ja głęboko w to wierzę, jestem przekonany, że jeśli każdy będzie dobrze dysponowany w tym dniu i będzie realizował plan taktyczny na to spotkanie, to jesteśmy w stanie to wygrać. To spotkanie rozgrywane wiemy, że będzie przy Bułgarskiej, nie w Grodzisku. Dla was to generalnie jaka informacja? No bo wiemy też, jak wyglądacie w tych spotkaniach w Grodzisku, no i jednak te spotkania wyjazdowe idą wam zdecydowanie lepiej. Czy w szatni też czasem rozmawiacie sobie, kurczę, z czego to wynika? Dlaczego my tutaj gdzieś mamy, nie wiem, jakąś klątwę? Dlaczego tutaj nie potrafimy punktować za trzy oczka? Na początku myślałem, mówię, nie, no kurczę, jak na Bułgarskiej, to pewnie nasze szanse się zmniejszają, bo przecież wszyscy kibice, większość tam będzie za Lechem. Natomiast rzeczywiście, jak patrzę na to, jak gramy w Grodzisku, jakie osiągamy wyniki, bo może jak gramy, to nie, to zaczynam tutaj myśleć, że faktycznie ta Bułgarska też nam przyniesie szczęście. I jakie są różnice? No, na pewno tutaj wizerunkowo dla miasta Poznań jest o wiele lepiej, że w końcu te derby są w Poznaniu i no chciałoby się, żeby w końcu grać u siebie na stałe w Poznaniu, bo przecież jesteśmy drużyną z Poznania, a nie z Grodziska. Natomiast też absolutnie nie narzekamy na to, że musimy tam jeździć, bo już każdy jest do tego przyzwyczajony. No jak będzie, to życie pokaże i ja po prostu cały czas będę się powtarzał i głęboko wierzę, że my w końcu przełamiemy tą złą pasę z Lechem i wygramy.
Ja mam takie pytanie, bo pamiętam wasze jakby dwie odsłony. Pierwszy mecz przy Bułgarskiej, który widziałem trenera Szulczka, graliście czwórką w linii, dwójka ludzi wchodziła jeszcze w linię obrony. Graliście szóstką, poblokowany Lech na bokach absolutnie do momentu, kiedy Joel Pereira dośrodkował w polo karne. Drugi mecz, który widziałem, to był wasz ten w poprzednim, na zakończenie sezonu z Lechem w Grodzisku, gdzie graliście bardzo fajną, otwartą piłkę i nie powiedziałbym, że Lech był tam stroną dominującą, graliście fajny mecz. Czy teraz do trzech razy sztuka mogę spodziewać się Warty, która atakuje od początku, siedzi bardzo wysoko pod bramką Lecha i to będzie taka uśmiechnięta ofensywna Warta, bo tak też potraficie, nic do stracenia nie ma. Rzeczywiście było tak, że pierwszy mecz za trenera Szulczka graliśmy piątką z tyłu i jeden wchodził w linię obrony i praktycznie to było 6-4. Tak jest. Nic więcej. A mieliście super sytuację w tym meczu. Na 1-0 tak, mieliście tak, w pierwszej połowie. Tak, mieliśmy i taki był plan, żeby właśnie z kontry ugryźć i no i ten Lech po prostu wiedzieliśmy, że kibice by zaczęli ich tam lekko jakby wygwizdywać i tam troszeczkę psioczyć, gdyby ten mecz trwał jak najdłużej przy remisie. Lub gdybyśmy jeszcze bramkę strzelili, no to wiadomo było, że o wiele łatwiej by się grało. I tak po prostu upatrywaliśmy swoje szanse i uważam, że na tamten moment po prostu byliśmy na tyle gotowi. Wiadomo, że jako drużyna chcemy się rozwijać, no to trener już na kolejne spotkanie przygotował coś więcej. Nie tylko chcemy bronić, tylko też chcieliśmy trochę atakować. I rzeczywiście tutaj prowadziliśmy 1-0 i można powiedzieć, że Lech biegał za chlebem. Tak było. Klepaliśmy ich, oni byli przerażeni i po prostu też mi się wydaje, że mieli trochę nogi związane tym, że mogą tego mistrza dzisiaj zdobyć. I wydaje mi się, że to miało duży wpływ, a z kolei u nas był luz, no bo już mieliśmy utrzymanie. I tam taka przypadkowa piłka była zagubiona i po prostu indywidualne umiejętności Amarala pokazały, że no, nawet jak im nie idzie, no to potrafi się obrócić, strzelić i tak po prostu odwrócili ten mecz. Bardzo bym sobie życzył, żeby tak było, że idziemy wysoko, jedziemy z Lechem i po prostu przy tych kibicach, przy tych kibicach po prostu ich miażdżymy. Natomiast no wiadomo, jacy tam są zawodnicy, jaką mają klasę i musimy ważyć tutaj swoje siły i do końca, tak jak mówię, nie mogę zdradzić tego meczu, ale po prostu marzy mi się, że my jesteśmy stroną dominującą i że wygrywamy w jakimś dobrym stylu to spotkanie. Czyli takie marzenie Warty to jest takie, że wygrywacie 1-0, kibice psioczą na swoich, schodzicie, dostajecie oklaski na Bułgarskiej. To taki dobry scenariusz by był. Nie, marzeniem Warty jest dominować Lecha. Ale wygrać ten mecz. Zdecydowanie. No, proszę? No tak, mówię, że wygrać przede wszystkim, za to byłyby pewnie oklaski. Tak, przede wszystkim celem numer jeden jest wygrać ten mecz. Po prostu mówię, upatrujemy swoje szanse w tym, że ten Lech nie jest w takiej optymalnej formie i przy naszej konsekwencji, przy naszym realizowaniu planu jesteśmy w stanie to zrobić. To jeszcze wyrazy współczucia pewnie z trenerem Olszewskim pracujesz, on nie bierze jeńców, ciężko jest? Lekko nie jest, natomiast mam właśnie kontuzję i dla trenera Tomka Olszewskiego dopiero przyjdzie czas. Najpierw muszę się trochę swoje odcierpieć i dojść do sprawności, żebym do trenera Tomka mógł dojść, także ze spokojem jeszcze będę na niego psioczył, ale to jeszcze... Ale Tomek ogląda na pewno ten program, bo często w piątki, Tomku, się odzywa, że tutaj, Tomku, jest naszym widzem. Kuba, Bartek, ty jakieś pytania masz? Ja pamiętam mecz z Rakowem Warty na wstępie tego sezonu, na takiej dużej intensywności, gdzie przez dwie trzecie meczu wyglądaliście bardzo obiecująco. Myślisz, że z Lechem będzie łatwiej niż z Rakowem? Podobnie? Myślę, że bardzo byłem zadowolony po pierwszej połowie w tamtym spotkaniu. Akurat początek siedziałem na ławce rezerwowej i jak szedłem do szatni, to mówiłem, że super, panowie, to wygląda. Też trochę sytuacja inna była, bo my na ten Raków się praktycznie cały okres przygotowawczy szykowaliśmy. Doskonale wiedzieliśmy, co mamy robić w danym momencie. Trener nas do tego dobrze przygotował i po prostu dlatego ta gra tak wyglądała. Widziałem nawet, jak po 15 minutach Iwi Lopez po prostu machał rękoma i wyzywał wszystkich kolegów, że nie mogą nas pressingiem złapać. I myślę, że to było po prostu najlepszym dowodem na to, jak byliśmy dobrze przygotowani do tego spotkania. Jedyne, co mogę powiedzieć, to naprawdę, że tak jak był okres dynamiczny, te mecze teraz ostatni tydzień były co 3 dni i tych odpraw nie mogło być za dużo, tak teraz jest odprawa codziennie. Dlatego liczę, że trochę tym nadgonimy i ten Lech też tak będzie. Kuba, a jest trochę szydera z Adama z Relaka, że w końcu musi pierwszą sytuację wykorzystać, no bo utarło się, że on jest napastnikiem drugiej sytuacji, że pierwsza jest rozgrzewkowa, musi się spocić, zdenerwować, a druga mu wpada. Jak on to sam odbiera, jak o tym rozmawiacie w szatni?
Nie, no szyderki za dużo nie możemy robić, bo on połowę naszych bramek strzelił. Dobre, dobre. Także wchodzi i mówi grzeczniej, natomiast, poproszę. Tak, tak. Natomiast podobała mi się bardzo reakcja Adasia, bo pewnie pijecie do tego, że nie strzelił do pustej bramki. I nie wiem, czy widzieliście, jak on był zeterminowany, jak on ciągnął, jak po prostu później strzelił tą bramkę, to po prostu aż tam ręką to chciał w ziemię bić. Po prostu taki był z siebie zadowolony i taki ogień miał w oczach, że jeszcze chciał nawet na 3-2 strzelić. Więc no, taką reakcję, jak zachował od początku meczu, to jestem spokojny, że Lechowi też coś wciśnie. No dobrze, Kuba, dziękujemy ci bardzo, powodzenia, życzymy i przede wszystkim zdrowia dla ciebie. Dzięki bardzo, dzięki. Trzymaj się, dziękujemy. Panowie, mamy jeszcze jakieś wnioski odnośnie Warty Poznań, odnośnie ostatniego spotkania, bo ja na pewno mam taki, że Luis Miguel w końcu dał jakiś impuls, bo miałem takie wrażenie, że to trochę inny zawodnik niż przed kontuzją, niż no, w tym momencie, kiedy zaczynał dawać punkty Warcie Poznań w poprzednim sezonie, niż teraz po kontuzji. No w ogóle ten przód wygląda inaczej, bo jest Miguel Luis, jest Maciek Żurawski, jest Adam Frelak. Żurawski wyglądał bardzo dobrze. Tak, bardzo. I myślę, że rośnie. Jak no jeszcze miał spokój w wykończeniu, to... Nie wiem, czy się zgodzicie, mówimy tu o przodzie. Iwanow w końcu chyba wrócił do domu i zaczął grać bardzo poprawne spotkania. A ja się nie zgodzę. Wiecie co, okej, błędy były, ale ostatnio. Ja patrzę, jak robił, co robił ostatnio przy wyprowadzeniu, bo dla mnie to jest jego argument. W tym meczu chociaż nie było takiego klopsa, że gdzieś napędził. Błędy w ustawieniu będą, jego atutem jest gra do przodu, ale mam wrażenie, że to był jego dużo lepszy mecz niż chociażby z Miedzią, niż te poprzednie mecze, bo tam te jego błędy były bardzo widoczne. A, ja a tu już jest trochę luźniej. Spotkanie z Wartą, Warta Zagłębie i widzę, mam zapisane, tylko nie mam napisałem sobie, która sytuacja. No. I ciężko mi teraz przypomnieć sobie, o którą sytuację boiskową mi chodziło, ale zapisałem sobie Iwanow nadal niepewny. Słuchaj, ale to spójrz na bramkę Adamskiego. Gdzie on w ogóle się znajdował? To on się znajdował na tej pozycji, co Nawrocki w meczu z Rakowem, tak. Że totalnie nie przesuwa się, nie trzyma linii. Dla mnie Iwanow cały czas ta sama forma, ta sama średnia forma od początku sezonu. Okej. Troszkę drgnęło wyprowadzenie. Rozgrywanie, on to miał zawsze. Tak. Ten luz przy piłce. Ale jeżeli chodzi, słuchajcie, Warta Poznań w tym meczu w Poznaniu przede wszystkim, życzymy sobie, że to był mecz otwarty, ale musi skupić na właśnie na tym przesuwaniu, na doskoku, na tej agresji i na tej solidności w defensywie. Na ten moment z Iwanowem cały czas się będę upierał, że jeszcze dużo pracy przed nim. No, prawą stronę Warty będę obserwował w tym meczu bardzo, czyli lewa defensywa Lecha, bo nie wiem, kto zagra. Czy Barry Moneta. Douglas, czy Pedro Ryboczo, obaj nie mają ostatnio najlepszych meczów. Gubił się Barry strasznie. A Alan Czerwiński jest zdrowy już? Czy jeszcze nie? A Ryboczo teraz z Austrią w jeden. Nie, wrócił. Alan zdrowy. A nie macie takiego wrażenia, że i Douglas, i Ryboczo jakoś szybko się wolka, i Douglas to... Brawo. Już z racji na może na swój PSL, na swój wiek, 33 lata, to już na bocznej obronie potrzeba chyba kogoś młodszego albo takiego, który lepiej wygląda... biegającego. Lepiej biegającego, Ryboczo ale biega bardzo słabo. Nie wiem, w tamtym sezonie mi się dało, że to jest właśnie zawodnik dynamiczny. No jasne, ale do przodu, to on się nie zatrzymywał. Ale wiesz, nie miał błędów indywidualnych. A tutaj, jak on wracał za Gruberem wczoraj, to ja myślę, że kurczę, no, byśmy byli na podobnym poziomie, bo się męczył. Wiadomo, z tego może właśnie z tego, nie wiem, braku przygotowania, te błędy techniczne, gdzie to był zawodnik, który akurat z umiejętnościami technicznymi nie miał problemu. Okej, to może być jedna sytuacja. W rozgraniu jest cały czas niezły, ale jeżeli chodzi o właśnie o tą motorykę, tutaj jest problem. U jednego i u drugiego. Nie macie wrażenia, że ta lewa strona, którą Lech budował jako tą lepiej broniącą za sprawą słabo grających lewego obrońców, się podziurawiła kompletnie? Jeśli tam dawali Skurasia po to, żeby lepiej bronił, że to była dobra strona do zabezpieczenia, no to dla mnie Ryboczo nie dojeżdża absolutnie. A czemu Alanie Czerwińskim myślisz? Bo ja myślę o nim na lewej stronie. A dlaczego nie? Dla mnie Joel Pereira jest nie do ruszenia. Słuchajcie, jaki to jest kłopot, skoro i tak w bocznej strefie Ryboczo, zanim dobiegnie do Skurasia, akcja się już kończy, nie zdąży. Mam wrażenie, że on jest w połowie drogi do akcji i w połowie drogi do powrotu. Nie nadąża za sekuracją strony. A czemu nie Alan Czerwiński? Super biegający. To miał być trzecią pozycję w tym sezonie. Czekaj, jeszcze grał chyba w środku pomocy? Czy nie wiem, czy jeszcze... Ale wiecie co, ale przyrodzony. Ofensywnego. Czy prawej pomocy nie było? Super pucharze, czy z Karabachem? Z Karabachem chyba wszedł do środka pola. Ale słuchajcie, dobrze biega, dobrze się prezentuje. Tylko przy wysokim pressingu, przy rozegraniu jednak ten czas, tak jak Tudor był próbowany na lewej stronie, cały czas przełożenie na tą prawą stronę. Chyba... Mam Cancelo, przepraszam, ja wróciłem z wysp, będę się lansował tu. Cancelo zewniaczkiem do Halanda, Alan. Śmiało. Ja jestem za tym, tylko musi być ta łatwość, umiejętność w operowaniu pod
wysokim pressingiem. Wiecie co, tylko lewa strona Lechowi dla mnie w obronie nie daje nic. Więc jakie ryzyko jest wpuścić chłopaka, który lepiej broni? Jeżeli Alan nawet nie da... Brawo. Nie, ograniczy ofensywę, a Reboczo coś ci daje w ofensywie? Spójrz na statystyki. Douglas? Pamiętam tamten sezon. No, no tak, a to okay. Pamiętamy też sezon Amarala, na razie go nie ma. I tak wyglądał wczoraj kapitalnie i super... No, znaczy może nie, super to nie, ale, wiesz, ale dogaduje kapitalnie, się. Ale mało było w tym wszystkim takiej jakości, jeszcze, jeżeli chodzi o podanie. Jeszcze. Tak naprawdę miałeś tylko i wyłącznie asystę. No poza piłką a poza tym był aktywny, na pewno za to duże brawa. Szukał ciekawych rozwiązań, często ryzykownych, ale dużo w tym wszystkim było błędów i mało celnych podań. Pamiętacie początek sezonu? Lecha mało na żywo jakości. Oglądało się tak, powtórzę się znowu, Amaral grał jak wzbijaka. On uciekał od piłki, on nie chciał podania. Widać to było, że on nie czuje się pewnie. Słabo biegał, ta przestrzeń między strefami, którą wczoraj chciał w końcu wykorzystać. Pierwsze mecze, panowie, no, on znikał. On chował się za obrońcami, żeby tylko nie do mnie. Te trzy setki, które miał z Islandczykami, powinien sam ten mecz wygrać 3-0. Nie chciał piłki, nie chciał. Wczoraj ja już widziałem Amarala, który... Dajcie, ja mogę nie wykorzystać. Pod tym kątem tak, ale później brakowało tego kolejnego jakby pięterka, czyli dokładności. I tu mówię pod kątem tej lewej strony. Jakoś. Jeżeli ta lewa strona Lecha, Barry Douglas zawalił mecz w Szczecinie, gdzie nic Lechowi nie groziło, świetnie grający Lech Poznań, wpuszczasz go wczoraj, ładuje łokciem Austriaka, trafia go, ryzyko, to jest zapalnik. Natomiast mając gościa, który zabezpieczy, który dobrze pogoni, ubezpieczy stoperów, nie wiem, czy ten Alan Czerwiński nie zasługuje na szansę na tej lewej stronie. Jeszcze w ataku za Isaka i mamy komplet. Ogólnie to jest dobre przygotowanie motoryczne. To tak samo w Szczecinie nie było widać, kto grał Z Jarelem, tak, prawda? Tak, tutaj tak. Podobnie, więc ta motoryka, to przygotowanie już jest o wiele lepsze, bo pamiętamy, jak to wyglądało na samym początku. To może z tego się brały problemy. Tutaj jeszcze bym wyróżniał na plus w tych ostatnich spotkaniach Karlström. Zawodnik kluczowy. Super. Nie tylko 6-8, ale również nawet taka dycha to może nie, ale w końcu coś daje. Z ósemki przychodzi też, wbiega w pole karne. Gol w Szczecinie to również, to też maczał w tym palce. Więc zawodnik, który no, pamiętamy tego Karlströma z poprzedniego sezonu i już ten znak równości powoli staje się faktem. Dokładnie. Bardzo dobra zmiana wczoraj też Murawskiego. Myślę, tutaj trzeba o tym pamiętać, no bo moim zdaniem jednak dużo więcej dał niż wcześniej Kwekwe. Ale inny piłkarz. Dla mnie Muraś daje spokój Karlströmowi. To, o czym mówi Igor, jeżeli masz Murawskiego obok siebie, to możesz pójść wyżej. Tak. Możesz pobawić się wcinką, bo za tobą jest ten rekin, który czyści wszystko. I uważam, że Kwekwe Skiri jest podobny profilem do Karlströma. I tutaj myślę, że to wczoraj potrzebował Lech Poznań kogoś, kto obroni i kogoś, kto da troszeczkę jakości do przodu. Fajny podział. Kwekwe Skiri zagrał słabo, ale w poprzednich meczach był na swoim dobrym, równym poziomie. Ja nie wiem, jak zagra Warta Poznań, bo jeżeli się cofnie, to nie wiem, czy bym wolał Murawskiego od Kwekwe, bo to jest jednak zawodnik, tak jak do ataku pozycyjnego, tak. Atak pozycyjny, granie przez linię, przez dwie linie. Jeżeli Warta będzie ruszy wysoko, to może się sprawdzi bardziej Murawski. Jeżeli nisko, to będzie Kwefe, który nie tylko zagra do boku, będzie czyścił, bo z tym czyszczeniem to wczoraj udowodnił, że ma jeszcze problem. Tak. Ale takie piłki prostopadłe, na lewą, na prawą stronę przerzuty, to chyba się bardziej sprawdza. Tylko kto będzie gonił, jeśli Warta się cofnie, będzie chciała odjechać, a potrafi to robić. No jeżeli gonić ma Kwekwe Skiri z Karlströmem, nie za mocno. Lewa strona kuleje, broni bardzo słabo lewa strona, no to Warta będzie miała którędy, jeżeli nie będzie Murawski. Dla mnie to będzie troszkę słabiej zbilansowany zespół niż z Murawskim i z Karlströmem, którzy no, wyglądają chyba lepiej w środku pola w tej chwili. Dobrze, panowie, lecimy sobie dalej, ale jeszcze w kontekście Lecha Poznań możemy zahaczyć sobie o powołania, bo były powołania Czesława Michniewicza, trzech zawodników powołanych z Ekstraklasy, między innymi z Lecha Poznań Skóraś, a także dwa powołania wysłane do Szczecina. Tam duże zaskoczenie, bo powołany Łęgowski, powołany także tutaj mniejsze zaskoczenie Kamil Grosicki. Po pierwsze, jak oceniacie te trzy wybory Czesława Michniewicza? Po drugie, kogo wam ewentualnie w tej kadrze brakuje? No co do Szczecina, to jest docenienie chyba pracy, jaka jest w Akademii, bo Paulo Souza sięgnął po Kowalczyka i Kozłowskiego. Teraz wydobył Łęgowskiego Czesław Michniewicz. I po Lechu mamy taki drugi ośrodek, który produkuje piłkarzy. A to, że Łęgowski sobie wywalczył pierwszy skład, to jest moim zdaniem duża zdobycz, bo pytałem Darka Adamczuka przed startem sezonu, jaki młodzieżowiec. No i wiemy, jak jest na skrzydłach, prawda, że jest Fornalczyk, jest Wędrychowski, jest Środek Łęgowski. I tych młodzieżowców. Smoliński, wiemy, tak. No niestety kontuzja. 4-5 młodych chłopaków, pierwszeństwo ma Łęgowski, on się przebił. I mi się to podoba. 19 lat, Walencja trochę technicznej, piłki, obserwacji boiskowej. On to wszystko sobie teraz dobrze łączy i Pogoń ma z tego duże uciechy. Ale zaskoczeni nie jesteście, bo dla mnie z tej trójki środkowych
Łęgowski ma jeszcze więcej przed sobą do zaoferowania, nie, myślę, niż chyba Damian Dąbrowski, nagroda, bo ale... nagroda tak, natomiast ja nie wiem, czy to jest, nie wiem, czy to nie jest, trener Michniewicz lubi. Trener argumentował, że Damian nie, bo mecz w Kopenhadze, tak? Nie, Damian nie, bo ta Damian motoryka jest za mało, za mało motoryczny. Natomiast patrząc na to, miałem przyjemność. No tak, ale mecz w Kopenhadze był takim wyznacznikiem tak. dla trenera To pokazał Michniewicza, właśnie, że... Że na tej jest... intensywności Damian jego tak. zdaniem nie był wystarczający. To jest jakieś uzasadnienie, natomiast bo patrząc pamiętamy na... też, jak środek pola u Czesława Michniewicza wyglądał, czy w innych drużynach, czy w Legii Warszawa nawet. No problemy jednak zespoły Czesława Michniewicza mają w momencie, kiedy jednak ma takich w cudzysłowie Stojanowo w środku pola, tak jak to było w Legii Warszawa, gdzie miałeś, nie wiem, Haratina, Żozułek, który wtedy jeszcze był w słabej formie fizycznej i nie miał tam kto biegać, tak, tej mobilności. Trener Michniewicz, grasz 10 z Haratinem. Cisza zamiast Antolicza, prawda? Tak. Wiecie co, ale to, no, Antolicz, to pewnie jest tak, dostrzeżenie tak. talentu Łęgowskiego, natomiast patrząc... To jest wyróżnienie. Wyróżnienie. Bo wiemy, że on to jest takie wspólne dobro dla Ekstraklasy. Bierzemy tak? chłopaków taka z Ekstraklasy, wędka, no, żeby oni czuli, tylko czy Łęgowski pokazał tak, ma te liczby, ciągnie tą grę? Uważacie, dla mnie to jest chłopak, moment... który na razie puka do tego środka pola Pogoni Szczecin. No i no nie jest wiodącą postacią. Czy on jest lepszy od takiego Drgasa? No, o, kolejna zmiana. Na tą chwilę. To jest fajne w Szczecinie, że jak masz dwóch wyrównanych, dajesz 19-latka, ale nie wiem, czy na kadrę. Trener Michniewicz chyba chce pokazać, że widzi w nim duży talent. Znaczy, i to chyba tyle, bo znaczy, patrzę na konstrukcję środka pola. Aha, ale powiem ci, Kamil Drgas na początku tego sezonu był pierwszym wyborem u Jensa Gustafssona. Teraz jest Łęgowski. Więc ta rywalizacja jest w tym momencie na korzyść Łęgowskiego. A to nie jest filozofia klubu też? Czy to jest rywalizacja? Nie wydaje mi się, żeby Darek Adamczuk sugerował. Ale to ja bym to absolutnie zrozumiał. Ale pamiętaj, że sugerował, masz pro-junior system. Masz pro-junior system, masz pieniążki bo dla klubu. Kiedy miałeś masz puchary, to wtedy tych młodzieżowców już tak ochoczo Jens Gustafsson nie wystawiał. A teraz wydaje mi się, że gra lepszy mimo wszystko u Jensa Gustafssona. No. No dobrze, ale patrząc na tą konstrukcję środka pola, Łęgowski byłby dla was wyborem do kadry? Szczerze tak. No nie, każdy był zaskoczony, jasne. Znaczy, wiesz co, ale dobra, jak przychodził Kasper Kozłowski do kadry, to też dla mnie nie był wyborem pierwszym. Kurczę, a dla mnie był, bo takiego piłkarza w Polsce nie mieliśmy, a dla mnie takich jak Łęgowski, no mamy o tym profilu. Ja jestem ciekaw, jak Łęgowski z Piotrowskim wypadną na kadrze, na treningach. Jestem jakby spokojniejszy o Piotrowskiego. Tu jestem ciekaw tej rywalizacji, nie? Nie, wiesz, mi chodzi przede wszystkim o to, że jakby, też Pogoń, też jakby ciągnął grę, pokazywał się cały czas, bramki, asysty, młody. Coś, ale chyba, że trener Michniewicz po prostu coś zobaczy, że coś, co mu pasuje w tym chłopaku i nie ma problemu. Że czegoś mu brakuje w kadrze i Łęgowski to ma. Ale dla mnie takim wyznacznikiem, jeżeli chodzi o jego powołanie, co mogło też tchnąć Czesława Michniewicza, chociaż on mówił, że już w poprzednim sezonie mu się Łęgowski podobał, jakby wziął go pod lupę. To też trzeba o tym pamiętać, ale dwa miał naprawdę takie impulsy i dwa dobre spotkania. Mówię tutaj o bramce z Wisłą Płock, która dała po prostu liczby, a także spotkaniu chyba najlepszym jego w Ekstraklasie w tym sezonie i nie wiem, czy nie ogólnie z Zagłębiem Lubin. Kiedy miał asystę do Dąbrowskiego, oczywiście tam bardziej zasługa Dąbrowskiego niż tego podania, natomiast ta asysta jakby zaliczona i do tego wszystkiego, jeżeli zerkniemy sobie na dwa kolejne gole, jak padły bramki na 2-0 i 3-0, to one obie rozpoczęły się od odbioru Łęgowskiego i to myślę może być też gdzieś kluczem i często może być zapomniane. Bo to jednak zawodnik, który też dużo pracuje w odbiorze. Tylko to zobacz, nie jest tak piłkarz że na dziesiątkę, na szóstkę. Przypominasz poszczególne mecze o Kozłowskim. Myśleliśmy jako absolutnie wiodącej postaci w środku pola. A tutaj musimy wracać do rzeczy nieoczywistych takich. Absolutnie utalentowany chłopak i to każdy, z kim rozmawiasz w Pogoni Szczecin, o tym mówi. Wędrychowski, Fornalczyki i Łęgowski. Natomiast czy już, jeśli to jest zachęta do ciężkiej pracy, to fajna. Nie ma lepszej motywacji niż z Orzełkiem popracować z tymi wielkimi piłkarzami. Widocznie trener Michniewicz od tego profilu w kadrze potrzebuje. Pamiętajmy też, słuchajcie, no, to nie będzie gracz, który wyjdzie pewnie w meczu otwarcia Mistrzostw Świata. Po drugim meczu... No, tak samo z Michałem Skurasiem. No. Po drugim meczu jedzie na U21, także on będzie tylko na Holandii. Tak pewnie jest. Nawet nie dostanie ani minuty, tak jak mówimy. No, my najczęściej rozmawiamy po powołaniach o zawodnikach na pozycję 27-30, a nie o tych, którzy będą grali. Także nie ma co już dłużej tego tematu ciągnąć. Ale gratulacje. Terminarz 10. kolejki, zobaczymy sobie, jak to wygląda. Warta Poznań, Lech... To spotkanie, którym zakończymy tę kolejkę. Natomiast rozpoczynamy w piątek o 18:00 Piast Śląsk, następnie Legia Miedź. W sobotę gramy Stal Widzew, Lechia Jagiellonia, Raków kontra Radomiak, a także Krakowia kontra Pogoń. I w niedzielę uzupełniamy to o spotkania Korony z Górnikiem, a także Zagłębia z Wisłą Płock. Jeżeli chodzi o Pogoń Szczecin, skoro tutaj już długo byliśmy w tematach szczecińskich, no takie spotkanie powiedziałbym, w którym
może się Pogoń potknąć, ale my z drugiej strony cały czas patrzymy na te Krakowie i ciężko ten zespół zdefiniować, bo od ściany do ściany i mało takich stanów pośrednich, jeżeli chodzi o zespół Jacka Zielińskiego. Ja to widzę troszkę inaczej, że Krakowia się męczy, jak ma tworzyć w ataku pozycyjnym. Mm-hmm. To ma problem. Musi się z piłką rozpędzić, znaleźć takie ustawienie na szybkie wyjście z piłką. Czyli wtedy to może paradoksalnie się może być twoim zdaniem łatwiejszy mecz? I Pogoń, tak. Wydaje mi się, że Pogoń będzie chciała rozgrywać, trzymać piłkę na połowie rywala, robić akcje wielopodaniowe i to może być szansa dla Krakowi, dla tych szybkich piłkarzy. Jak Rakoczy, jak Myszor, który wróci do wyjściowej jedenastki. Nie wiem, jak Jacek Zieliński wahadła ustawi, bo nie był zadowolony z tych wahadeł w meczu w Łodzi. Nie wiem, czy Konopianka utrzyma pierwszy skład. Wydaje mi się, że Makuch będzie cały czas ogrywany, ten Kalman gdzieś tam naciska. Tak. Niemczycki to w zasadzie jedyny piłkarz w Łodzi, który zagrał jak trzeba z Krakowi. Tam tych zmian mógł zrobić więcej. Trener Jacek Zieliński, no i Paweł Jaroszyński mi ciągle intryguje, ten powrót po latach do Ekstraklasy. Czy wywalczy to miejsce? A to wejście w takim spotkaniu z Widzewem, powiedziałbym, takie też nie do końca tylko pewne. Tylko na różne momenty. Ciekaw jestem, nie miał rytmu. Byłem jeszcze przez chwilę trenerem Pawła, patrząc na to, jak gra trener Zieliński. Jeżeli wahadło, to z Pestką nie wiem, czy wygra rywalizację. No tak, ale Pestki nie ma. Ja wiem, że Pestki nie ma. Natomiast czyli teraz Siplakiem. Siplak sam też się nie wiem, czy na tą chwilę. Tak? Siplak wygląda słabo. Słuchajcie, no ale za takie zachowanie siatkówką, tak? Ale impulsu od Pawła też nie było za dobrego. Może potrzebuje troszkę więcej czasu. Może jako trzeci stoper. To jest silny, sprawny, dobrze biegający piłkarz. No i ma argument. Fajnie gra lewą nogą i szuka trudnych rozwiązań. Nieźle broni, szczególnie nieźle broni jeden na jednego. Te boczne strefy troszkę by Krakowi zabezpieczył. Nie wiem na jaką pozycję, ale to myślę, że to nie jest piłkarz, o którego się tutaj rozchodzi, jeśli mówimy o jakości pasów. Środek pola i ten dystans, o którym Bartek powiedział. Jeżeli Krakowia ma przestrzeń, to nie wiem, czy nie jest top 3 w Polsce w szybkim ataku, w konstrukcji, w kreatywności. Nawet top 2 bym ich umieścił, ale Pogoń też lubi oddać pole. Z Lechem Pogoń oddała piłkę, Lech dominował. No jeśli Pogoń będzie chciała to zaproponować Krakowi, no to Pogoń może być niesamowicie groźna. Tak, Pogoń z Ankwistem na boku i z Grosikiem z drugiej strony ma bardzo duże argumenty na szybkie wyjście. Tak, ja na mecz, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, dla mnie Zachowicz w meczu z Lechem był prawie nieobecny. Ja więcej oczekiwałem, dużo więcej. Ankwist na 9 podoba mi się zdecydowanie bardziej w Szczecinie. Ale wiesz, Ankwist ma i wolę fajną, na boku Wędrychowskiego nawet. Fajną cechę ma, jeżeli Bartkowski jest na prawy, Ankwist jest na prawej, jako skrzydłowy prawy, to on cały czas, jeżeli Bartkowski ma piłkę, schodzi do środka i jest tym właśnie tym takim drugim, trzecim graczem ofensywnym w polu karnym. I za każdym razem patrzyłem na tego zawodnika, ma tą właśnie taką cechę schodzenia i od razu bycia w polu karnym. I zobacz, że dwie strony wyglądają w Pogoni bardzo asymetrycznie, bo po drugiej stronie mamy bocznego obrońcę, który pakuje się do środka, zostawiają absolutnie Grosikowi wolną przestrzeń. Natomiast z drugiej strony mamy sytuację odwrotną. Nie wiem, czy Ankwista nie ciągnie dlatego, że lepiej czuje się, kiedy ma bramkę przed sobą. Mi ten gracz podoba się zdecydowanie bardziej. Nie wiem, czy to było widać. Nie chcę iść na wrzutkę. Nie chcę. Nie wiem, czy to widać było w telewizji, ale to jest facet, który w takiej małej grze jako napastnik bardzo długo wraca do swojej sprawności jako boczny. Jedno dośrodkowanie, drugie to, o czym mówisz, Igor, raz, dwa na szufladzie i jest hiperwentylacja. I on długo wraca, przepraszał bardzo często przy dośrodkowaniach z lewej strony, że jeszcze nie nadążył. Mi by go było szkoda na bok, bo uważam, że i Pogoń ma fajnych ludzi na boki. Ma dwóch szalonych młodzieżowców. Oni spokojnie się poganiają, poradzą sobie. No patrzeć na Wędrychowskiego, jak prowadzi piłkę, to czym mówisz, robić miejsce bocznemu obrońcy. Mi Ankwista szkoda na prawej stronie. Uważam, że od Zachowicza wygląda w tej chwili lepiej z tą swoją mityczną windą, bo podobno skacze wyżej niż wszyscy razem wzięci. Potrafi zakończyć dośrodkowanie, potrafi znaleźć się w polu karnym, a tego chyba Zachowicz jeszcze... No, przekonany nie jestem. Jeszcze jeżeli chodzi o Krakowie, to tym podsumowaniem tego spotkania był jedyny chyba... Nie, pierwszy strzał celny, który był w 70. minucie meczu. Krakowia grała źle. Myszora, zgadza tak. się. Jedynym sposobem na te spotkania to było albo długa piłka do Makucha, ale ewentualnie Rupa, ewentualnie Siplak na boki, rozrzucenie do nich i szukanie właśnie jakiejś wrzutki. Bardzo słabo środek pola. Ogólnie Krakowia gra trzema środkowymi obrońcami. Często wychodzą właśnie agresywnie, coś jak to robi Raków, tylko jeżeli jeden wychodzi, drugi, trzeci musi zawężać. I tak stracili bramkę. Tutaj, tak jak Bartek powiedział, że to chyba Pogoń będzie atakowała, Pogoń będzie utrzymywała się przy piłce, oni będą robili swoją grę, jak robili z Krakowią, jak robili, przepraszam, z Rakowem, jak robili z Legią. Tylko czy trener Pogoni, widząc tamte spotkania, zdecyduje się na taki krok? Z drugiej strony Widzew też. To był zespół, który cały czas rozgrywa, Krakowia o tym wiedziała, a jednak raz, dwa, trzy, cztery, pięć podań i jakoś
złamała ten mur obrony Krakowi, więc tylko że Krakowia u siebie, Krakowia na wyjeździe, to są dwie różne drużyny. Tak, dwa różne byty, ale ciekaw jest to, tak jak mówi Robert, bo Zachowicz, zakładając, że Zachowicz z Ankwistem by zagrali z przodu, to robi tam się takie trochę zupełnie inne ustawienie pogoni, bo masz dwa miejsca w środku, dwóch skrzydłowych, dwóch napastników i z tej trójki, która gra zawsze, czyli Łęgowski, Kowalczyk, Dąbrowski, no jedno miejsce znika. Dla mnie Zachowicz na ten moment nie. Dla mnie najmocniejsza część pogoni Szczecin, w sensie to jest konstrukcja w życiu. To ja wolałbym posadzić Zachowicza niż wyrwać Łęgowskiego, Kowalczyka. No nie wiem, czy zdecydowałbym się w ogóle na to. Ma dzisiaj problem, żeby tam w ogóle wskoczyć. Panowie, bez Kowalczyka lewa strona pogoni. A brakuje mi trochę strzału z dystansu, Bahana. Jakoś tak no, się przyzwyczaiłem, że zawsze coś jest. Próbuję Dąbek ostatnio, trochę wszedł w jego buty. Tak. Natomiast uważam, że Kowalczyk dla funkcjonowania lewej strony jest niezbędny. Nie, i jeszcze wyrwać... tam i Borges ale to złapał. Borges bardzo fajnie wygląda. I złapał tą grę, prawda? Bardzo piłkarsko dużo lepszy. Wydawało się, że Pogoń bez Maty nie... I z tyłu fajnie! Nie, naprawdę uważam, fajnie, że lepiej. Generalnie chyba bardziej kreatywny od Maty, ciekawszy. Z tyłu fajnie też. Dobra, ładna lecimy panowie dalej, trzeba troszkę zdynamizować. Myślę, że jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chcemy dynamizować, to Lechia tutaj jest zespołem, który cały czas dynamizuje i napędza emocje. No nie, nie patrzę na boisko, bardziej na to, co się dzieje poza boiskiem. Słuchajcie, znowu mamy zmianę kapitana, znowu będzie zmiana kapitana, nie będzie kapitanem już Duszan Kucjak. A jaki powód? No właśnie. Nie wiem. Bo, chyba portal Lechia.net, który zajmuje się dokładnie Lechią, podał wczoraj informację, że na spotkanie sobotnie, spotkanie, które Maciej będzie Gajos rozgrywane o 15, no nie wiem kto, będzie nowy kapitan z Jagiellonią. Ale od mieszania herbaty ona słodsza nie będzie chyba, nie wiem, czy opaska jest główną. Kasnik na kapitana. Nie, słuchajcie, pierwsza połowa Lechi, zdziwiłem się, bo nie, wyglądało no naprawdę była bardzo, bardzo tak dobrze, bardzo solidnie, był doskok, była ta agresja, było to, czego Lechi brakowało, natomiast druga połowa, minuta 66, cztery zmiany, nie wiem, czy to był główny powód tego, jak Lechia później wyglądała, ale wejście Tobersa, zresztą trener Kalkowski to przyznał, że nie pomógł zmianami osiągnąć dobry rezultat i tutaj było widać, że no coś nie pykło i oczywiście zachowanie Duszana Kuciaka, o którym trzeba wspomnieć. No nie. Całkowicie, nie wiem, co on sobie w ogóle myślał, bo czy że sędzia nie zauważy, czy VAR nie zauważy, czy nikt tego właśnie no, nie będzie widział. No, całkowicie zmieniło obraz meczu. I ta porażka sprawia, że Lechia ma ile? Ma 4 punkty, gdzie po 8 kolejkach mieć 4 oczka, wiedząc jak się gra, bo czasami masz naprawdę dużego pecha, ale ta gra jest jakoś płynna, jakoś to wygląda. A tutaj no niestety jest duży problem. Duży problem, bo nie ma też wykonawców, nie ma takiego człowieka, który by no, był Zwoliński, był Flavio, a teraz ich nie ma. Był Gajos, może jest Gajos, ale no, brakuje tego takiego szefa, który by jednak wziął odpowiedzialność na swoje barki, bo sytuacja jest bardzo trudna. Mnie tylko zastanawia, kto będzie przeszkadzał Duszanowi przy stałych fragmentach gry i co zrobi Duszan. Czy będzie spokojniej? Czy założy duszenie? We Wrocku, tak. Mamy tutaj program Octagon Live, zwykle jest duszenie na Maćku Turskim, to możemy tutaj też chwyty Duszana pokazywać. Tak, Imas, Gual, Taras Romańczuk też lubi takie gierki boiskowe. A popatrzcie na Duszana, patrzcie, co robi Malocza później. No przecież nie wiem, czy tam już naprawdę ciśnienia nie wytrzymują, bo takie zachowania całkowicie irracjonalne. Gdzie... Akurat to duże to wzmocnienie, ta czerwona kartka Malocza, na kolejne spotkanie. Igor, a to zderzenie z Tobersem? No też, to prawda, no Messi wymyka się spod kontroli totalnie. No. Tobers nie blokuje Exposito przy strzale. Później sta wrzutka, nie wiadomo kto to jest. Błędy w środku pola, wiadomo, że to są ja małe rzeczy. Ja nie pamiętam, co ostatnio Tobers zablokował. Przepraszam, ale oglądam te spotkania na Tobers. Rapid Wiedeń. Tobers i na szóstce i na stoperze. I na szóstce i na stoperze wygląda fatalnie. Fatalnie, aż współczuję temu chłopakowi, bo potrafi grać lepiej w piłkę. Potrzebny był bardzo Lechi, bo zagra na czterech pozycjach. Na razie na żadnej dobrze. Słabo stoperzy. Tam trzeba spokoju trochę, mam wrażenie, że tam na ławce Melisa powinna być w bidonach zamiast jakichś izotoników, bo no jeśli to się... Jest kłopot w tabeli, ale ja mam wrażenie, że to kipi od środka, że albo to wybuchnie, albo tacy nabuzowani będą partię niżej. Można mówić, że zmiana na Lepy była, że zszedł chyba z kontuzją i to się posypało, ale tylko brak jednego zawodnika, brak środkowego obrońcy powoduje, że tak to wygląda? Nie wiem. No Lechia teoretycznie ma liderów. Ma liderów teoretycznie. Kogo teraz? Ja, mówisz kogo teraz? Hipotetycznie, no jeżeli coś nie grało w szatni, coś się wypaliło, kogoś spakowali, no to teraz trzeba dać klatę i pokazać, że ma się coś tam ale niżej. Ale Kaczmarka nie ma od dwóch, trzech spotkań? O tym właśnie mówię. No to jeżeli coś było nie tak, trener był nie tak, coś było nie tak, plany, mają asystenta, mam wrażenie, że się dogadali, no to teraz trzeba wziąć na siebie troszkę.
Nie ma już ten, na którego zrzuciłeś. No to teraz rączka w górę albo gwizdek na treningu, skoro jest się mądrzejszym od trenera, albo trzeba mieć po prostu trochę skonsolidować, nie wiem, najlepsza metoda gryl, nie wiem, czy była stosowana, czy nie, no ale trzeba poszukać lidera. To jest Lechia Gdańsk, to nie jest indywidualna robota pana Flavio, pana Duszana Kucjaka, pana Gajosa. Tam potrzeba zespołu, ale oni mają liderów. Poprzedni sezon, no okazało się, że jest kłopot i oni są. Był problem, przyszedł Tomasz Kaczmarek, to troszkę wydźwignął. No to teraz mam wrażenie, że ja tych liderów zapraszam przed szereg troszeczkę. Dużo to trzeba uspokoić. Też... To są nieźli piłkarze, panowie. No to Lechia nie oduczyła się grać w piłkę. Jeśli coś kipi w środku, to panowie chyba powinni to sobie sami załatwić. Dużo pokazuje ta pomeczowa wypowiedź Duszana Kucjaka, który mówił o tym, że brakuje po pierwsze gdzieś tam chemii w szatni, a po drugie no tak naprawdę czekają na trenera, który... weźmie ich za ryje, bo tak chyba dokładnie powiedział Duszan Kucjak i no, gdzieś ich pociągnie. Ciekawe, w tych kolejnych spotkaniach. Ciekawe, na ile to będzie, bo później będzie, a nie, ten był fajny, ale nas za długo za ryja trzymał. Aleksander Wukowicz? Może to jest taki... W tej sytuacji takie nazwisko, które przychodzi... Pod kątem pozbierania szatni? Przychodzi na myśl. To jest absolutnie ta sama misja, co w Legii. Tak, tak. W zasadzie to samo zadanie dla ACO, ale nie jestem pewien, czy ACO. Jak w pływaniu synchronicznym, albo w te, albo... Się zgodzi, tak. Wiesz co, ale to są ciągle naprawdę na naszą ekstraklasę panowie piłkarze, no. Jest Woliński, jest Gajos, jest Flavio, jest Duszan Kucjak, jest Nalepa. No, to jest kręgosłup. Daj Boże, no daj to, nie wiem, trenerowi Szulczkowi w Warcie. No to tylko jest jedna różnica. Tak jak Łukasz Trałka powiedział, w lepszej szatni w ekstraklasie nie był, jak w Warcie. Tu mam wrażenie, że tam ten czajniczek gotuje się właśnie za drzwiami. I rywal nie będzie łatwy, bo jeżeli chodzi o Jagiellonię, to jest zespół, który może nam imponować trochę jak Miedź Legnica od początku sezonu, że są takie impulsy, jeżeli chodzi o ofensywę, natomiast było sporo błędów z tyłu. No i to spotkanie ze Stalą Mielec, to w końcu 3 punkty, w końcu taka efektywna gra tego zespołu. I oczywiście każdy powie Gual, każdy powie Imas, a wiecie, kto mi tam bardzo się podoba? Nie tylko Lewicki. Lewicki. Kuba Lewicki, naprawdę pierwsza bardzo bramka, dobre pierwsza spotkanie. Bramka, pierwsze zachowanie. Ja się musiałem sobie powtórkę puścić, czy to był na pewno ten chłopak, który ma niespełna 17 lat. To było takie zachowanie, powiedzmy, piłkarskie. Tak, bardziej bym widział jakiegoś doświadczonego gracza, który to robi, który już nie raz znalazł się w tej sytuacji. On to robi na takim luzie przy wyniku 0-0. To nie było 5-0 i już wiadomo, że młodemu jest czasami łatwiej, ale ogólnie w tym meczu pierwsze 10-15 minut to był walec. To po prostu walec, gdzie Stal nie istniała. Stal zagrała bardzo naiwnie, bardzo wysoko, mając Kasperkiewicza, mając Matrasa na środku obrony i Flisa, pójść tak wysoko, to było dla mnie samobójstwo. To wiedziałem, że to, podejrzewałem, że to się może skończyć 1-2-3 i skończyło się 4 bramkami, mogło być więcej, ale no bardzo dobra gra Jagiellonii i właśnie chyba to puściło te sytuacje, które były niewykorzystane. Wreszcie ten worek z bramkami został otworzony. I ta bramka, powiem Sronskiego, creme de la creme. Coś dzisiaj chapeau, creme de la creme. Ale słuchaj, ale jeszcze jak widząc, ktoś z wolnego strzeli croissanta, to wychodzę. Widząc tą bramkę na 4-0, fakt, że tam Matras też fajnie obserwował, ale zostawmy obrońcę Stali. Wielkie brawa dla tego zespołu. Prawie 120 km przebiegniętych. To jest też, nie zdarza się zbyt często, oprócz Wisły Płock. Słuchajcie, czekamy na dużo w Gdańsku. Ale patrzcie, chwalimy Lecha za tą młodzież. W Białymstoku idzie nowe, idzie fajne. Warto, bo teraz kilku chłopaków pokazał. Super sprawa. Panie Macieju Stolarczyku, idźcie tą drogą. Był Kowalski, Bortniczuk, Lewicki, Bida. Bida to jest taki chyba zawodnik właśnie... Nie no, na niego to już patrzymy jak na wyjadacza. Ale wiesz, to już chwilę jest. Tak. Oglądałem ten mecz i tak patrzę, chłopak się zatrzymał. Miał tą dynamikę, a cię ma dalej, ale... A nie ma gola, to tak jak Trubecha. Nie może wykorzystać swojego potencjału. Musi pójść krok dalej, bo się zatrzymał i inni, ci troszkę już młodsi, będą napierać i może... A to fajne dla niego chyba, wiesz? To fajne, ja na niego troszkę patrzę jak na Michała Skurasia. On, czy Mystkowskiego też okrzyknięty wielką nadzieją, o Bidzie też mówiliśmy, 16 lat debiutował. Tak, że wypalił. Myślę, że ma jakieś zawirowania, tak jak Igor mówisz, ale jeżeli dostanie szansę, myślę, że on to spłaci. On ma sporo argumentów do tego, żeby dobrze grać w piłkę. Patrzę na zawodników, którzy wchodzili z ławki rezerwowych w tym spotkaniu. Matysik, Wojciechowski, Łaski, Bida, Bortniczuk, najstarszy Bortniczuk i Łaski po 22 lata. Nie, Bortniczuk i po polsku chyba 21 ma, także no widać, że cały czas... Oczywiście tutaj przy korzystnym wyniku też próbował sobie budować ten pro-junior system Maciej Stolarczyk, ale też z drugiej strony ma kim i to jest istotne. Mówiliśmy o tej Akademii Jagiellonii, że idzie dobre, idzie nowe, sporo dobrego scoutingu i to z całego kraju. Chcą iść ludzie do Białegostoku grać w piłkę, bo widać, że i trener, i filozofia klubu jest taka, że przyglądamy wam się bacznie, nawet jeśli was wypożyczamy. Taka trochę, nie wiem, czy nie droga Lecha.
upatrywałbym trochę podobieństw. Na przykładzie Maćka Bortniczuka chociażby. Wypożyczam, nawet jak ci nie idzie, obejrzymy cię jeszcze raz i dopiero zdecydujemy. No i za chwilę kolejne dobre roczniki w Białymstoku. Ja jestem ciekaw, jak to poukłada trener Stolarczyk, jak wszyscy będą zdrowi, bo jeszcze Kamara jak wróci. Bo plan był taki, żeby grać na trzech Hiszpanów z przodu. Guala i Maza i Kamara. No wpakowali się to w to, a teraz wpakowały się młodzież, dzieci z jego stoku się troszkę zameldowała. Tomek Kupisz podpisał kontrakt, myślę, że docelowo na wahadło, a przykryl. Kolejne dobre spotkanie tego zawodnika. Naprawdę może nie jest tak motorycznie dobry jak Tomek, chociaż nie wiem, Tomka nie oglądałem jakiś kawał czasu, ale to był zawodnik, który bazował właśnie na tym wybieganiu na motoryce. Ma już 32 lata. Troszkę może inaczej będzie się już prezentował, ale przykryl to był taki zawodnik, którego widziałem bardziej... Ty zaczynałeś karierę, jak masz 32 lata. Taką poważniejszą. Telewizyjną. Tak? Telewizyjną. Tak. Ale wracając do przykryla, bardziej widziałem go w środku pola. Bardziej jakości piłkarskiej niż w jakości tej motorycznej, fizycznej, ale na prawej stronie, na prawym wahale sprawia się naprawdę bardzo dobrze. Słuchajcie, ale ja można powiedzieć o przykryju, że w końcu sprawia się tak, jak czego po niego w Białymstoku oczekiwano. Dla mnie to w końcu spełnia oczekiwania kibiców. To jest dobry piłkarz, ale ja czekałem na dobrą formę tego gracza, chyba, bo było za mało. Dla Pospisila już tak może brakować miejsca na dłuższy czas, nie? Bo zawsze od niego zaczynaliśmy jedenastkę Jagiellonii, a wydaje mi się, że już trener Stolarczyk komu innemu będzie ufał. I też paradoks tego, jak układa się nam tabela. W momencie, kiedy rozpoczynało się spotkanie, Jagiellonia miejsce. Była w strefie spadkowej. Największa w tym momencie winda, Jagiellonia chyba, tak? jest na 9. miejscu. No ale patrzymy, 16. miejsce, strefa spadkowa, 10 punktów, lider 7. I gole na pusie. A tutaj mamy 5. Radom jak Radom, 14 punktów, czyli tylko 4 punkty różnicy. Tutaj ależ to walka. Widzimy, no, w Europie nie ma naprawdę jest... nieprawdopodobnie konkurencyjne. Ale z drugiej strony, panowie, patrzymy na te... się już. Że to nagle bang. Patrzymy na te dwa ostatnie zespoły. Tutaj, no gdzieś Mieć i Lechia muszą z tyłu głowy mieć to, że nie jest kolorowo. Ja wiem, że, muszą coś mieć. Że jest jedno zaległe spotkanie, ale no te 5 punktów, 6 punktów w przypadku Lechii, to już zaczyna się robić dużo, a mamy dopiero 8 meczów. No czekaj, jeżeli chodzi o to dobrze, że dopiero. Ja szybciutko ekspertów zapytam. Kto będzie miał łatwiej, Mieć w Warszawie czy Lechia z Jagiellonią? Myślę, że jednak Lechia z Jagiellonią, bo Mieć, Jagiellonia, przepraszam, tutaj mam notateczkę. No już ci mówię, grają z Lechią, tak? Nie, Lechia, znaczy przyzwyczaiłem się, że nie ma co być pewnym na 100%, bo z perspektywy ostatnich spotkań, no to wiadomo, patrzymy, Jagiellonia będzie miała łatwiej niż z Lechią. Tak mówisz myślę. O Miedzi? Nie, Igor, kto zapunktuje? Kto zapunktuje, Lechia czy Mieć w tej kolejce? Czy nikt? Lechia. Albo nikt, tak. Lechia. A ja uważam, że jeżeli Lechia zaproponuje to, co chciała zaproponować Stal Mielec z Jagiellonią, czyli pójdzie wysoko, otworzy się, to Jagiellonia będzie miała drugi mecz. Taki. Przyjemny. Tak. Ale nie słuchajcie, ja tak myślę, że Lechia musi teraz, ruszyć. A właśnie wręcz przeciwnie, patrząc na... Okay. Ale skąd? Grasz u siebie, przyjdą ludzie, Lechia chce punktów. To jak Lechia ma czekać na Jagiellonię... Jak Lechia u siebie grała z Wartą i cofnęła się na koło. Jaka była Lechia efektywna w po ostatnich spotkaniach, wiedząc jak Jagiellonia zagrała, jak Stal zagrała z Jagiellonią, przecież Stal też ruszyła. No, Lechia to musi zachować spokój, myślę. Lechia musi spokojnie, tak jest. To Jagiellonia ma piłkę, jak a Lechia musi kontrować. Jak Lechia ruszy, to Jagiellonia ruszy. To Jagiellonia zaczeka i... Lechia jest fana, zobaczymy jak będzie. Moim zdaniem no jest trochę wkurzenia w Gdańsku. To nie jest też zespół, który lubi czekać. Natomiast co do Miedzi, no kurczę, ta Miedź jest taka... Może nie jest to wybuch taki jak Jagiellonia ze spadkowego tam, ale ta Miedź robi małe kroczki. Ja mam wrażenie, że to jest tak, jakby trener Łobodziński od nowa budował zespół po oknie. To dobrze. To dostał trochę rodzynek i piecze ciasto i w końcu coś tam czujesz tam z piekarnika, że już może ładniej pachnieć. Dajcie mi 3 zespoły, które wam się najprzyjemniej ogląda w tym sezonie. Rolling Stonesi. Oni dobra, już nie grają. No, daj spokój. No tak, no. Adaś też... Ale musi być Miedź. Gdzie jest Miedź w tabeli, tak? Ale wiesz co, Miedź Legnica nie wygrała jeszcze na wyjeździe żadnego spotkania. Tak. Mhm. Legia u siebie nie przegrała, więc tutaj będzie miała bardzo trudno. Jedzie do Warszawy po porażce Legii z Rakowem 0-4. Być może taka sama będzie reakcja jak Raków zareagował po porażce z Krakowią. A Miedź bardzo dobrze gra w piłkę. Tutaj Dominguez, Enriquez, Kobacki, Czuka to są gracze, którzy z piłką... Narsing, właśnie. To są ludzie, którzy z piłką się bardzo dobrze czują, ale to jest taki zespół, gdzie żeby strzelić bramkę, muszą się napracować, muszą naprawdę wiele zrobić, a żeby stracić, to niewiele trzeba. I tutaj może być duży problem. Ta sytuacja, co Kobacki przegrał tą przebitkę,
przy bramce na koronę na 2-2, no to słuchajcie, no to no trzeba wiele zrobić. Pamiętając o swoim miejscu w tabeli, pamiętając, że punktów naprawdę trzeba, przegrywasz takie sytuacje, to nie możesz liczyć o dobrym wyniku. Później wrzutka, później ktoś nie zablokował, ktoś no, nie doszedł i kolejny raz, gdzie Miedź była zdecydowanie lepszym zespołem, gra u siebie z koroną i nie ma trzech punktów. Wiesz co, to zdecydowanie ja... Aż tak sądzicie, że to była zdecydowanie lepsza mieć z Miedzią, z koroną? Bardzo ja wyrównane lepsza. Statystyki. Okej, lepsza, tylko, no, tylko no, jest, Robert, dla mnie to nie było. Piłkarsko nawet nie ma tematu. Tylko co z tego wynikało? No właśnie. No, to, no brawo. To cały sezon to jeżeli tak jesteś, no nie do końca, bo początek Miedzi był zdecydowanie słabszy niż no to, co teraz widzimy. No i masz 5 punktów. Dobra, dla mnie to jeszcze nie jest mieć taka, jaką widziałem, chociażby w pierwszej lidze grającą z koroną. No tu mam odwołanie do meczu z pierwszej ligi, gdzie Miedź grała kapitalną piłkę z tym samym rywalem. Zaczęły się zmiany i dla mnie Miedź już nie była tak dominująca, jak z tym samym rywalem krótki okres czasu wcześniej w pierwszej lidze. I tu widzę, nie wiem, czy progres korony, czy ta Miedź nie jest taka... No, dla mnie fantastyki w tej całej grze Miedzi jeszcze nie ma. Dla mnie to nie jest zespół, który mnie czaruje. Mieć trenera Nowaka, która wchodziła do ligi i rzeczywiście grała super piłkę, dominowała, ale przykrywali, była lepsza niż to, co ja obserwuję w tej chwili. Mnie ta Miedź jeszcze nie przekonuje. Znaczy, różnica jest wtedy, kiedy patrzymy, co się dzieje, jak Miedź strzela pierwszego gola. Dwa razy prowadzenie z koroną i zostajesz z punktem. W pierwszej lidze, jak Miedź strzela gola, pilnowała, dowoziła. Mało tego, teraz tworzyła sobie nie ma super odpowiedzialności sytuacji. Za prowadzenie. Nie ma. Za dużo punktów jest straconych, a są widoki na trzy punkty. Tak? I takich meczów jest całe mnóstwo. Nie wiem, czy Miedź się tego nauczy. Ale jak tego instynktu przetrwania nie będzie, to może być strefa spadkowa przez długi czas. A jak waszym zdaniem Legia zareaguje po tej porażce 0-4 z Rakowem Częstochowa? Na pewno będzie trochę zmian, pewnie już gotowy do gry, bo wtedy pamiętamy lekki uraz Bartka Kapustki. Siedział na ławce rezerwowych, dopiero z ławki wszedł na boisko. Tylko pytanie też, czy Bartek Kapustka w tej formie to jest zawodnik, który Legię zbawi. Bartka bardzo lubimy, no ale też trzeba powiedzieć, że jednak te kontuzje trochę śladu pozostawiły i ten środek Legii cały czas gdzieś jest problemem i mało też powiedziałbym jakości, jeżeli chodzi o skrzydła, o wahadła, bo no Paweł Wszołek ma swój słabszy czas. Maka na baku też moim zdaniem daje troszkę za mało, więcej po nim oczekiwaliśmy względem tego, co prezentował w Warcie Poznań. Maka na baku miał dobry początek w meczu z Zagłębiem Lubin, pokazał się z niezłej strony, potem totalnie zgasł. Paweł Wszołek od kilku spotkań jest cieniem samego siebie. Obrona też nie była w tym meczu solidna. Środek pola mało jakości. Czy Bartek Kapustka zagra? Tutaj też się zastanawiam, jak trener Kosta Runiaj zareaguje na tą porażkę, bo czasami jest tak, że trener chce wystawić tych samych zawodników, żeby, słuchajcie, przegraliście, pokazaliście to, co pokazaliście, to teraz zróbcie coś, żeby ten wasz obraz zmienić, ale zmiany na pewno będą. Artur Jędrzejczyk jeszcze nie jest gotowy, zdaje się, na środek obrony, bo miał ten zabieg. Tutaj w środku defensywy nie przewiduje jakiś tam roszad, ale środek pola, no coś musi być, bo no wątpię, żeby chociaż nie wiem, mówię, tutaj dużo zależy ale od... Ale co wykombinujesz? Ale tam nie ma wielkiego pola manewru. Nie wiem. Znaczy, no, chyba parę Kapustka. Razy już Runiejczowi podpowiadaliśmy, tak? Kości Runiejczowi. No co teraz wygląda? Ale tak samo no, na boki. No, czy są opcje? Jest Rosołek, okej. Okay. Jest może jest Muć pich, zagrać. Jest pich, ale nie sądzę. Ale no, ja mam takie wrażenie, że każdy czeka, co zrobi Josue. Jeżeli Josue czegoś nie zrobi, to ktoś mówi, no słuchajcie, to jest lider i po liderze oczekujemy tego, żeby grał. Okej, okay, ale... Jeżeli Josue ma słabszy, a może mi słabszy dzień, to może nie ktoś inny weźmie tą piłkę i zacznie grać. A kiedy wy pamiętacie ostatni dobry dzień Josue? Bo dla mnie to było spotkanie z Widzewem Łódź i od tamtej pory tak. Josue nie było. Oj jako tak. Lidera. Z Widzewem koncert. Absolutnie. No dobrze, a grał Josue, potem gra Karnitos i niech trzeci, czwarty, piąty zagra. Bo naprawdę tutaj cała uwaga jest skierowana, skupiona na Josue, a inni zawodnicy są troszeczkę w jego cieniu. Chcą ogrzać się jego blaskiem, ale też nie chcą właśnie wziąć odpowiedzialności. Mówimy o skrzydłowych, no ich od kilku spotkań naprawdę nie ma. Jeśli mówimy o uzależnieniu od kreowania, nie ma i to jest klucz. Nie ma ryzyka podejmowanego przez graczy w grze jeden na jednego, oprócz Karlitosa chyba. Bartka Kapustki, który był stąd nadzieję też na środek pola, na stworzenie przewagi. Coś, co mają te zespoły, które jakby tu już... Są u nas w czubie, czyli Wisła Płock ma liderów, którzy chcą grać jeden na jednego. Pogoń Szczecin, aż przyjemnie się to ogląda. Wrócił Lech, gdzie robi to absolutnie Skóraś, nawet Szymczak we wczorajszym meczu. Isak i Amaral. W Legii delikatny regres. Myślę, że to okrzyczenie, że Legia już jest kompletnym projektem,
No jednak jeszcze chyba za wczesne. To jest zespół po przejściach, zespół budowany przez Runiejcza. I to też chyba nie będzie zespół, który będzie ciągle w tym piku najwyższym. Legia czeka trochę boksowania z każdym rywalem. To nie będzie tak, że Legia przebiegnie się po kimś w lidze. I pokazał to Radomiak. Łatwo nie było. Czy będzie tak z Miedzią? Dla Miedzi to może być wygodne spotkanie. Przyjeżdżasz i nic nie musisz. Legia taka zdenerwowana, poobijana. No, małe fragmenty dobrej gry warszawskiego zespołu. Miedź nic nie musi. Może sobie stanąć, zaczekać. Bez Jędrzejczyka ja mam wrażenie, że monolitem Legia nie jest z tyłu. W środku oprócz Bartka Slisza do powrotów chętnych również nie ma. Boki nie chcą się zaangażować za bardzo w grę jeden na jednego. No czeka Legię, mam wrażenie, ciężki mecz. A nie macie Narsing, Dominguez, tak jest. Enriquez mogą troszkę narozrabiać. I średnio skonsolidowana obrona. Jest myślę, Kobacki. Że tam są widoki, tak. Z Kobackim jeszcze, rzeczywiście. Z przodu w Miedzi to bardzo dobrze wygląda. Ale jest obrona. Nie, no super, ostatni w tabeli, no super nie, to wygląda. Robert, trzeba powiedzieć, oj, tam Robert się ogarnęła, punkty. Miedź ogarnęła. To, co grała na początku, gra lepiej, to jest wrażenie. Jest duża różnica, ale jeżeli chodzi o grę Legii, nie macie wrażenia, że ona nie zagrała jakiegoś bardziej słabego meczu od tych poprzednich? Tak, została obita, a chociaż z Widzewem 0-4 to jest wynik już bardzo wysoki, gdzie bardzo. Można mówić, że naprawdę była różnica, ale to nie było jakiejś nie. wielkiej zmiany na minus. Na przykład do Radomiaka, do Radomiaka. Ale nie uważacie, że podobnie było w przypadku Rakowa i meczu z Krakowią? Raków nie zagrał dużo słabszego meczu niż wcześniej, a został obity. Legia została dokładnie tak samo potraktowana. No dlatego to, co Adaś powiedział, no jaki reakcję oczekujecie? Najprościej było powiedzieć, myślę, że kibice Legii oczekują takie jak Raków. Wiecie ale co? Czy tu są widoki na tak wysokie zwycięstwo, to mam wątpliwość. Ja zastanawiam się jeszcze nad Kramerem, jak ten zawodnik będzie wyglądał, bo jeżeli to będzie piłkarz, który da trochę innych atutów niż daje Carlitos na dziewiątce, to w dobrej formie, albo przynajmniej przyzwoitej formie, będzie to dawało możliwość do tego, żeby trochę pokombinować. Czyli Kramer na dziewiątce, może pod nim Carlitos, może nawet jako fałszywy skrzydłowy i wtedy troszkę masz już zamieszanie, jeżeli chodzi o ofensywę. Dla mnie, jeżeli chodzi o przyznawanie UEFA, pro eksternistycznie dostałeś w tej chwili. Dziękuję. Bo to jest niezły pomysł. A byłeś w komisji kiedyś? Ale czy ktoś widział Kramera? Ja jestem zawsze w komisji, czasy się zmieniają. Ale wiesz co? Ale że Carlitos jako jedna z dwóch ósemek? Chodzi Adasiowi chyba o to, że podwiecisz go pod dziewiątkę. I wtedy grasz z tyłu na dwie ósemki. Ale Costa gra 4-1-4-1. No ale czemu ma nie zmienić czegoś? No właśnie, jeżeli nie idzie, nie wiem, czy to jest odpowiedź. Przez 5 lat Szczecinie zmienił. A jako fałszywy skrzydłowy? Zapytaj Adama, już to jego pomysł jest. Mówię, ja co kombinuję, widzę, no. rzucam jakby rozumiem, pomysły. Ale, no, ale czekajcie, ale słuchaj, ktoś Krytała mnie rzucił mi żadnego pomysłu. Mało, ktoś Kramera widział na żywo. Mało, który trener jest tak zasadniczy jak Costa. Słyszałeś, to pyta człowiek o gościa, o Yeti. No, czy ktoś widział na żywo Yeti? Kramera. No, ja to, nie, raz w sparingu. Nie. No dobra, no, ale na końcówkę ale Adaś ma rację, to jest facet, który niechętnie rusza się. To jest aktywny, rozbiegany facet, on dobrze czuje się w polu karnym. To, o czym mówi Adaś, nie jest takie głupie. No mamy wahadłowych, którym nie idzie, bocznych, którym nie idzie gra jeden na jednego, ale umówmy się, no potrafią trafić kogoś w głowę w polu karnym. Jeśli nie idzie ci gra kombinacyjna, no jak Legia z Pekhartem była tak, no niby jednowymiarowa, ale potrafiła to wykorzystać. Może, tak jak Adaś mówi, to jest pomysł. Ale myśmy tyle przy tej Legii już ustawień nawymieniali. Nie wiem, czy nie skończyło się 1-5-5 tylko. Lecimy dalej, panowie. Dzisiaj rozpoczynamy spotkaniem Piasta ze Śląskiem i myślę, że jeżeli chodzi o to spotkanie, to najkrócej będziemy tutaj rozmawiali, bo chyba jeżeli szukamy zespołów, które no, ogląda nam się średnio, to raczej będą te dwa zespoły na pewno w takim top 5 się złapią spokojnie. Czekaj. Damian Kądzior to jest MVP... Nie powiem, że całej kolejki, ale chłopak, który się bardzo wyróżnia. I jak Damian Kądzior ma dobry dzień, to Piasta się dobrze ogląda. No, to miałeś stałe fragmenty. No nie, no słuchaj, no z gry też dobrze wyglądał ostatnio w Zabrzu, z Górnikiem. Dał no, panowie, piłkę do Pyrki, ale naprawdę. W tym meczu czekamy na Kądziora, Adaś powiedziałeś, trafiłeś w sedno. Ale to jest to, no. co powiedział Marcin Baszczyński ostatnio, tutaj też go cytowałeś, że gra Piasta Gliwice bardzo, zależy od tego, bardzo. W jakiej dyspozycji jest Damian Kądzior. Nie ma Damiana Kądziora, nie ma Piasta. No dobra, mamy Piast ze Śląskiem. Śląsk ogląda się ciężko, nawet w meczu z Lechią, który przepchnął Śląsk. Czekamy w tym meczu na Damiana Kądziora i to chyba podsumowanie tego spotkania. Fajnie, że jest ktoś po prostu, na kogo warto czekać. Tak, zaprosić na mecz. Ale Piast bez Mosura, bez Katranisa, Huk kontuzjowany. Jak trener Fornali skleci tą obronę, to pewnie on tylko wie. Na statystyki praktycznie nigdy nie zwracam uwagi. To nie jest jakaś wyrocznie, ale 58 celnych podań Piasta Gliwice. Więc tutaj nie procent. Wiem, procent. Oj, to niziutko. 50%, 58. Rzadko. Bardzo. Dawno tak nie widziałem słabego wyniku. Nie wiem, czy to akurat w tym spotkaniu, bo wcześniej akurat nie patrzyłem na statystyki Piasta, ale tutaj jest jakiś duży problem. Nie wiem, czy z jakością, czy
ze sposobem rozgrywania. Ogólnie 223 podania tylko, więc czy faktycznie bazują tylko na stałych fragmentach gry, co wątpię, ale przydałby się również, tak jak w Legii Josue, ktoś inny, który by wziął tą odpowiedzialność za piłkę. Nie wiem, czy to będzie Kamil Wilczek, chociaż on gra z przodu, ale koło Damiana by się przydał jakiś gracz w pomocy, który... Pod znakiem zapytania też występ Feliksa. To na pewno taki zawodnik, który coś takiego potrafi zrobić, który potrafi wziąć na siebie tę odpowiedzialność. Tomasiewicz jeszcze jest takim graczem, który mógłby to zrobić, ale no tutaj jest taki problem, gdzie no Piasta się nie ogląda dobrze. Jak Damian Kądzior znajdzie Kamila Wilczka, to Śląsk będzie miał kłopot. No, to chodzi o to, żeby ta relacja dobrze wyglądała. A co do Śląska, to cały czas jest casting chyba na człowieka, który gra za plecami Exposito. No bo widzieliśmy tam jeszcze trzech piłkarzy. Tak? Ostatnio był Lejwa, był próbowany Łyszczarz, dostał kilka meczów, a początek sezonu grał Quintana. I tak widzę, że cały czas ten, nie wiem, nazwijmy to pomocnik, czy jakiś taki rozgrywający najbardziej wysunięty, nie doprecyzował tego Iwan Dżurczewicz. Kolejkę temu z golem. Z golem kolejki chyba. Wiecie co, tak, to o czym mówił Piast i o tych męczarniach, tak od początku sezonu Piast chyba ani razu nie był zespołem, który miał więcej podań. I to są męczarnie, 200 podań, 350, 280. No ciężko cokolwiek wykreować. Z Górnikiem mam wrażenie, wyciśnięte jest więcej niż można było. No nie, to chyba dla piłkarzy, też i dla trenera nie jest przyjemne, a potencjał jest. I pewnie się skończy jak zwykle. Ja jeszcze wrócę do Śląska Wrocław. Nuda. Słuchajcie, czy Śląsk odżyje jego? Dyrektor sportowy Dariusz Tylka fajnie podsumował pierwszą część spotkania, że oprócz... Poza strzałami z dystansu nie ma nas kompletnie, więc... O, fajnie, o tym zapomniałem. Masz rację. Strzał z dystansu, tak. Było rzeczywiście dużo i gdyby nie Duszan... Dwa dobre strzały, i gdyby nie te parady Duszana... Dodać, ale reszta? Nie, coś się przestawiło w drugiej połowie. Zaczęło to lepiej wyglądać, chociaż ta bramka Exposito to też nie była akcja wielopodaniowa. To była długie zagranie środkowego obrońcy, przegrany pojedynek przez Tobersa i wtedy Exposito przejął piłkę, zebrał tą drugą właśnie piłkę i... uderzył z dystansu, więc tutaj może... Którą coś... nogą? Chyba lewą, prawda? Lewą. I ta bramka na 2-1, no upragniony gol dający 3 punkty, może wreszcie coś zmieni w sposobie gry Śląska. Tutaj bym jeszcze się skupił na Jastrzębskim. To jest taki zawodnik, tak jak dla mnie Bida, nie mogący swego potencjału uwolnić. Zawodnik, który ma naprawdę bardzo dobrą szybkość, ma zdolności motoryczne na wysokim poziomie, ale jakoś zawsze czegoś brakuje, więc tutaj ten gracz może dużo zaoferować, ale jednak z tą prezentacją na boisku słabiej to wygląda. Na zdecydowanie większe emocje liczę w Częstochowie, bo tam naprawdę może być dobre spotkanie. Raków będzie mierzył się z Radomiakiem, który naprawdę fajnie się ogląda w tym sezonie i dużo dobrej pracy wykonanej przez trenera Lewandowskiego. Natomiast Raków będzie też miał swoje problemy, bo przy kontuzji Czyża no, mamy gdzieś problemy w środkowej strefie boiska. Nie wiem, jakie zaufanie ma do Berggrena trener Papszun, ale bardzo możliwe, że będzie na niego tam musiał postawić, chyba że będzie kombinował z Koczerginem, ewentualnie Nowakiem, no bo nie ma także Wakogwili, kontuzjowany Lederman, kontuzjowany Czyż i z Igorem Sapałą umowa została rozwiązana. Teraz Igor by się przydał. Ja bym widział Bartka Nowaka w tym zestawieniu naprzeciwko właśnie Alvesa, Cele i Nascimento. To był taki pojedynek naprawdę panów piłkarzy, którzy nie skupiają się na odbiorze, tylko skupiają się na kreowaniu gry. Mam nadzieję, że to będzie właśnie dobre widowisko, w szczególności, że w Radomiaku powróciła ta solidność, jeżeli chodzi o stoperów, bo wcześniej Cichocki z Rosim różnie... Że Justiniano jest, uważasz, lepszym duetem z Rosji? O wiele. Justiniano to jest dla mnie tak naprawdę gościu, który wszedł z przytupem. Z Legią, prawda? Z Legią. I naprawdę bardzo solidnie wyglądał. Tutaj w ostatnim meczu też potwierdził, więc ten duet mi się bardzo podoba. Ja to jestem ciekaw, ile Radomiak wykreuje w Częstochowie. To jest taka dla mnie najciekawsza obserwacja. Ile zrobią ci piłkarze, o których Igor powiedział, bo Radomiak mi się rzeczywiście podoba w sensie twórczości. Pokazał to na Legii, ten gol Mauridesa to powinien być gol, ale zmarnował sytuację. Z Wisłą Płock Radomiak też bardzo pewnie wyglądał. No i teraz czas na Raków. To też taka jest zawsze fajna weryfikacja. Ile zrobisz z Rakowem? Pokaż, jaki mocny jesteś na tle Marka Papszuna. A kto zagra z przodu w Rakowie? Uła. Wiesz to, jak Fabian... Nie ma znaczenia, jak liczy się zmiennik, Lady Punk o tym śpiewał, tacy sami wszyscy. Jak liczy się zmiennik, to Fabian Piasecki. Nie mów tacy sami. Dla mnie Fabian Piasecki dzisiaj jednak się wyróżnia, jeżeli chodzi o... Okej, mówię o profilu.
Podobni, tacy sami. To się duże chłopy, no. Duże chłopy, nie małe. Nie uważacie, że Gutkowski tak się nakręcił, że jak zobaczył tą piłkę, to po prostu był tak sparaliżowany, że oby tylko do mnie nie trafiła? Bo ten wywiad nawet przed tym meczem z Legią, że musimy wyjść, musimy zniszczyć. Tak się skupił ten piłkarz na tym, żeby coś zrobić na tak, że go tak to odcięło. Przemotywowany. Bo to jest dobry zawodnik. On przecież w meczu z Pogonią Szczecin w tamtym sezonie pokazał, że potrafi strzelać ładne bramki. Takie to... potrafi akcje, a właśnie z tych najprostszych, z tych takich banalnych sytuacji, no ta noga drży, czy nie wiem, czy jakość piłkarska nie pozwala. To pan Darek Adamczyk powiedział ładnie, Gutkowski strzelił bramkę, jakiej już pewnie w życiu nie strzelił, najładniejszą w karierze i rzeczywiście tak było. Mnie bardziej zastanawia, oprócz tego przodu, bo tam nie sądzę, żeby coś się zmieniło, zmiana troszeczkę bilansu w środku pola Rakowa. Mhm. Nie masz drugiego faceta, który jest takie 6-8, a jeżeli dasz tam Nowaka, no, masz narzekamy. Ewentualnie Berggrena. Może to już najwyższy czas, żeby tak nie wyglądało. Jak ty to mówisz, Yeti? Tak, 500 tysięcy euro. Nie dał wiele ze Slawią w takim meczu, no gdzie nie. Mógłby coś dać. Z Górnikiem Zabrze też nie. Pamiętajmy też, że tam przypadkowi ludzie raczej się nie znajdują i od Marka Papszuna szansy nie dostają. Może Koczergin w końcu, może cofnięty Nowak, ale przy tej pracy, jaką tam wykonuje ta dwójka, aż nie wyobrażam sobie Nowaka, który łata, przesuwa, przy piłce absolutnie groźny, nie wiem, czy zostanie przed stoperami. I tutaj ta równowaga Rakowa może być troszkę zaburzona na korzyść Radomiaka. Trójka piłkarzy przeciwko dwójce, ten tercet ofensywny pomaga oczywiście, ale jak będzie. Dla mnie absolutnie mecz kolejki, no czekam z wypiekami. Myślę sobie, że Fran Tudor dałby radę w drugiej linii. No bo on był ściągany początkowo jako środkowy pomocnik. No ale gdzie on nie grał, to jest chyba taki Alan Czerwiński. Lewy wahadło, prawy wahadło, stoper. No zobaczymy, jaką decyzję Marek Papszun podejmie. W niedzielę jeszcze zostały nam dwa spotkania. Spotkanie między innymi lidera Wisły Płock, chociaż jeżeli chodzi o tabelę, już tyle samo punktów mają Pogoń, a także Legia Warszawa. Po 17 oczek mają te trzy zespoły zajmujące w tej chwili podium. I powiedziałbym, no coś drgnęło, jeżeli chodzi o Zagłębie Lubin i wcale nie za sprawą Dawida Kurminowskiego, który niestety kontuzjowany w tym meczu też go nie będzie, ale coś takiego się nie zdarzało. Dwa gole Zagłębia Lubin, dwa gole napastników. Doleżal ostatni gol w kwietniu, Adamski z golem, Doleżal z golem. No to na pewno warto wyróżnić, warto zaznaczyć. Zagłębie nie wygrało jeszcze u siebie meczu w tym sezonie, a Doleżal czekał 789 minut, żeby się przełamać. Jeżeli on to zrobił, to być może i Zagłębie ruszy i tak na poważnie. A Płock jest w słabszej dyspozycji. Płock cały czas chce rozgrywać, ale już popełnia takie błędy wynikające może trochę z mniejszej jakości zawodników. Nie ma Wolskiego, który był no, tym człowiekiem, który no, dawał tą niesamowitą jakość. A w Zagłębiu tej jakości w środku pola jest sporo. Łakomy, powtarzamy co tydzień tutaj, to jest gracz znowu w kolejnym meczu pokazujący. To, z czymś, prawda? Z czymś, tak, dający, tak. Chyba to jest dopiero jego pierwsza asysta. Ale teraz więcej podaje, mniej strzela. Dokładnie, jego ta XG podań jest naprawdę zaniżone. Ale ja też sobie sprawdzałem, on miał najwięcej kluczowych podań w tym sezonie. No to naprawdę... Ale to jest chłopak, który się nie boi, jak nawet właśnie popełnił błąd. Zawsze coś daje. Tego właśnie oczekuje środkowego pomocnika. W końcu Bohar. I to ten uśmiech. Nie bohater, ale Bohar jest. Ale i Kopacz. Bardzo solidny mecz. Lepiej, mam wrażenie, z tyłu troszkę. Ale właśnie Kopacz i Chodenę, bo tak obserwowałem te spotkanie się, zastanawiałem, czy Chodyna, który więcej daje z przodu, dałby właśnie zespołowi coś bardziej na plus niż Kopacz. Kopacz fajnie wychodzi za skrzydłowym czy za napastnikiem, bardziej jest agresywny, dobry ma przerzut na lewą stronę, ale w tych akcjach właśnie, tych inklinacjach do przodu troszkę chyba się słabiej czuje. Ławniczak, kolejny gracz, który był naprawdę tym bardziej solidniejszy w moim odczuciu niż Jach, ale z kolei u tego zawodnika, żeby jeszcze bardziej odważnie próbował rozgrywać, bo miałem wrażenie, że tylko takie proste podania na 5-10 metrów do boku, niż czegoś właśnie ekstra, jakiś przerzut do Gaprindaszwiliego, trudne słowo, czy do Giorbelidze. I jeszcze Giorbelidze. Bardzo dobry mecz Giorbelidze. Chciałem coś innego powiedzieć. To nic, ale... Dobry mecz Giorbelidze. No, nie, powiedzmy, błąd, widziałem lepsze. Widziałem lepsze. To ładne. Ale a propos Ławniczaka, pamiętacie, jak Warta awansowała do Ekstraklasy? On tworzył duet z Bartkiem Kielibą. Bardzo fajnie wyglądał. Miał wtedy status młodzieżowca. Myślałem, że się rozwinie na takiego no, rasowego, środkowego obrońcę ekstraklasowego. Może jest problem partnera?
albo układu, w którym gra? Nie wiem, ale jak wtedy go widziałem... Albo to układu nerwowego. To był naprawdę takim bardzo obiecującym. Może potrzebuje się otrzaskać, może też inne środowisko, może te wymagania inne, bo w Poznaniu... Nie wiem, ale mówię, fajnie, żeby zaczął próbować czegoś więcej, bo jeżeli chodzi o ten doskok, jeżeli chodzi o te przesuwanie, jest chyba naprawdę w tym elemencie jest niezły. Nie idziemy na łatwiznę. Dawo, nie wiem, czy strzeli, ale jest tym pierwszym wyborem dla Polska, że strzeli gola, a... Kto jest? A jak nie Dawo strzeli, to kto? Kolor albo Sekulski. Który? Właśnie. Tak, nie mam takiego wskazania łatwego. Walo był graczem, który coś jeszcze dawał. No i Rafał Wolski jak był, tak? To było łatwiej Dawo. Trzeba też powiedzieć, że to była taka trochę inna porażka w ostatniej kolejce Wisły Płock niż ta porażka z Widzewem Łódź, bo tam były akcenty, tam były sytuacje, a tutaj i z Radomiakiem naprawdę strzał. Zespół Pawola Stanu był bezradny. Nie, tu Mariusz Lewandowski przypilnował wszystkiego, muszę powiedzieć. Naprawdę. Po takim meczu bardzo przekonujący. Ciężko gra się przeciwko Radomiakowi. Na 0-1, to ale mało było tworzone. Nie, no jasne, tutaj pod tym względem mało. Nie to, co było, tej jakości właśnie nawet przy rozgrywaniu. To jak nawet było zagranie do środkowej strefy, do środkowego pomocnika, to już tam pojawiały się takie straty, gdzie wcześniej to bardzo ładnie, bardzo płynnie wyglądało. Tutaj już było no, taka lekka. No jeden punkt z trzech meczach. Jeden punkt z trzech meczach, nie wiemy, czy, no, kryzys nie, no, ale może jakaś zadyszka i tylko Dawo strzela gole. To też jest takie Cykulski trochę... musi też wrócić do takiej fajnej pracy i do, no, do liczb, bo miał początek bardzo udany. A tutaj już coś się dzieje. Tak no nie jest, no nie jest łatwo utrzymać formę przez cały sezon. Tak wiadomo, myślę, to jest ciężka liga, ale zobaczcie, w Zagłębiu napastnicy wrócili do gry, może i w Wiśle w tym meczu to nastąpi. To może być pod tym kątem ciekawe spotkanie. Czego oczekujemy po spotkaniu w Kielcach, spotkaniu Korona? No czego? Zawrze. Emocji. No dobra, no wiadomo. Emocji. Kto będzie rozgrywał piłkę, mi powiedzcie, który się zespół zdecyduje? Będzie na środku i taka tutaj, gra, tutaj nie, pierwszy dobiegnie. Nie, patrzę na Miecia, to już było. Nie, słuchajcie, moim zdaniem... Wszystkie spotkania mamy omówione. Ostatnie. Dobra, Korona, Górnik, Zabrze. No co, no Górnik to nowy twór jest zupełnie, tak? Jeszcze teraz Janickiego Rafała nie będzie. Bardzo dobry mecz. To jest tak. Bardzo te piłki no właśnie, krzyżowe na Janrze. Rewelacja. Ale tutaj będzie bardzo ważne, co, z czym Górnik ma problemy w ostatnich spotkaniach. Co było wcześniej, żeśmy mówili, już nie pamiętam, która to była kolejka, ale początek ligi. Środkowa strefa i zauważcie bramka Kądziora z Piastem i nieuznana bramka Pyrki. To gdzie był Wondo, gdzie był Keckę, jeżeli chodzi o tą środkową strefę. Jeden i drugi zawsze są w tych bocznych rejonach boiska, zamiast asekurować. Okej, okay, jeden może schodzić. To jest normalna sprawa, czy trzeba pomóc stoperowi, czy lewemu obrońcy, nie ma problemu, ale ten drugi zawsze musi być na tym 16, 20, 25 metrze asekurować, nie pozwalać, żeby, tak jak Kądzior znalazł się w tej sytuacji, on musi być tym, który to przerwie. Tutaj w kilku sytuacjach tego nie było i z tego też te bramki padały. A z Koroną te drugie piłki to będzie podstawa. Może by tak być, że Korona nie będzie rozgrywała. Długa piłka na śpiączkę, na sikawkę, awantura. Co się będzie działo? Kto to zbierze? Ale no, z Koroną, słuchajcie, no, są też takie elementy fajne, jak Kuba Łukowski, tak, który strzela fajne gole. Jak Dawid Błanik. Ostatnio w końcu w pierwszym składzie, tak. Bartek Śpiączka był dyskretny. W Legnicy to myślę, że teraz u siebie przed własną publiką troszkę dołoży tej swojej takiej odwagi. I piłka czasami zostanie podniesiona. Także nowa obrona Górnika Zabrze, no troszkę trudu będzie miała na pewno w Kielcach. Tutaj jeżeli chodzi o ten doskok Korony, ta sytuacja Narsinga w Legnicy, to Sierpina musi być bliżej. O. Tutaj Janża dysponuje no, bardzo dobrym dośrodkowaniem. Olkowski troszkę może mniej się nam pokazuje, ale tutaj ta agresja na bokach, wcześniej Szymusik w meczu z Płockiem miał bardzo, bardzo dużo problemów, więc te boczne strefy muszą być bardziej zamknięte. Wspomniałeś o Olkowskim. Mówiliśmy wcześniej, że Korona nie ma jakoś tak dużo jakości, ale to jest gracz, który pokazuje, że niewiele miejsca mu trzeba, żeby była ta bramka, żeby oddać ten celny strzał. Ale za dużo tych technicznych nie może być w Wiślowej 11 Korony. Prawda? Przyda się jeden czy drugi zawodnik, trzech. Ale przede wszystkim taka jeszcze jest Ronaldo. Widziałem Ronaldo w Płocku. Ja widziałem jeszcze wczoraj w Tiraspolu. Jak mu poszło? Gol z karnego, ale poza tym ciężko. No słuchajcie, może to będzie jakiś argument dla Ronaldo. To jest jakaś droga do Kielc. Puste trybuny, Bartek, nie było do kogo. Bartek, ty dużo oglądasz Górnika, powiedz mi, czy... Najwięcej czy Broll ci jakoś urzekł w tym sezonie? Jeszcze raz proszę. Kevin Broll. Co z Kevinem Brollem? Czy cię jakoś... Przekonuje? Przekonuje. Wiesz co, wydaje mi się, że nie jest na tym poziomie co Grzesiek Sandomierski.
Był mecz, który nie jest, wybronił? Nie jest zbawcą. Czy był właśnie mecz, który jakoś bardzo pomógł? Okej, teraz było, że prawie asystę miał do Jensena, tak? Ta długa piłka z rzutu. A jedną miał w którymś rożnego. Meczu chyba, czy coś? Nie wiem, ale... Nie pamiętam już. Ale no nie wybronił moim zdaniem żadnego meczu. Nie wiem, czyli tu nie powiesz, że z tyłu fajnie. Z tyłu fajnie. Dobrze, panowie. Zaśpiew, zobaczymy, tak. Będzie zaśpiew, będzie biesiada, będzie zabawa. Mamy nadzieję w tej 10. kolejce. Nie zapraszam cię nigdzie, spokojnie już widziałem ten wzrok. Igor Lewczuk, dziękuję bardzo. Robert Podoliński, dziękuję Bartek bardzo. Gleń. Panie Bartku, musimy jeszcze zaprosić jak zawsze do Canal Plus Online. 40 zł za największy europejski, a przede wszystkim polski futbol i dla Igora Lewczuka bardzo istotne. Także futbol francuski. Gdzie pan Bartek się melduje w ten weekend? W imieniu Michała Żywłakowa i swoim chciałem zaprosić w nieoczekiwaną destynację, ale nuda. Czyli do Mielca. To jest pomysł Michała Żywłakowa, ja się w to absolutnie wpisuję, także zapraszamy, sobota 12:30, Stal Widzew. Francja, elegancja. Tak jest, niedziela, najlepszy mecz kolejki, Reims, Monaco. Zapraszam serdecznie. Pan Robert, jakie zaproszenie? Ja obejrzę Mielec. A po prostu bawimy się z panami, wiadomo. Bartkiem, a także Igorem. Tak, Igor Lewczuk, Robert Podoliński, Etihad Bartek Anfield. Etihad Anfield i Mielec. Nie, a ty znowu będziesz miał w ten weekend... Nie, teraz nie ma Ligi Mistrzów, czyli kadrę komentujesz? Tak, z Holandią, a z do Cardiff jadę z Jackiem Laskowskim, a w Cardiff mam murawą analizę taktyczną. Czyli to, co lubisz i czym czujesz się dobrze. I potrafisz przede wszystkim. I fajnie to sprzedajesz. Jedną z niewielu rzeczy, które potrafię. Dziękujemy bardzo, dobrego obiadu, spokojnego weekendu, trzymajcie się, zapraszamy na kolejne programy. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.